Witam serdecznie. Marcin Tuszkiewicz z tej strony. Witam Was na naszym dzisiejszym webinarze specjalnym, czyli 5 spółek z GPW i USA z okazjami na październik, ale także merytorycznie na temat tego, w jaki sposób wykorzystywać market volume profile OLA, oraz oraz strefy popytu i podaży squabera. Więc najpierw spojrzymy sobie na rynki zagraniczne, później spojrzymy sobie na kilka takich kluczowych instrumentów, o które pytaliście w kontekście polskiej giełdy w kontekście tego tematu, o którym sobie dzisiaj e, zaplanowaliśmy, czyli market volume profile oraz strefy popytu i podaży Skobera i później pięć spółek, które uważam, że w październiku powinny być okazjami. Więc zapraszam was serdecznie. Więc zaczynamy od tego właśnie jak wygląda sytuacja na rynku międzynarodowym? A wygląda ciekawie, ponieważ dzisiaj mieliśmy w kalendarzu makroekonomicznym PPI ze Stanów Zjednoczonych, czyli inflacja producentów, wyniosła ona 2,2% rok do roku przy oczekiwaniach 1,6%, więc zdecydowanie więcej. Ta inflacja bazowa, czyli z wyłączeniem najbardziej zmiennych elementów, to tutaj 2,7% opublikowano rok do roku, a 2,3% było, było tutaj prognozowane, więc zdecydowanie wyższa inflacja. Jak to wpłynęło na rynek? Aha, żeby nie zapomnieć o tym, bo zapomnę później, jutro mamy CPI. Więc CPI jest o tyle ważniejsze, że jest bardziej zmienne i też bardziej wskazuje na to, co tu i teraz się dzieje. PPI jest zazwyczaj wyprzedzające. Względem CPI. Natomiast prognozy mówią o inflacji CPI na poziomie 3,6% rok do roku. Zobaczymy, jaka wartość będzie opublikowana. Natomiast, jeżeli chodzi o bazową, CPI 4,1% rok do roku. Więc no tutaj jutro mogą być kontynuacje tych dzisiejszych ruchów. Zaraz właśnie sobie na nie spojrzymy. Najpierw zaczniemy jednak od polskiego złotego. Polski złoty doszedł do poprzedniego szczytu, tutaj takiego fajnego miejsca. To był taki pierwszy cel, pierwsze miejsce wsparcia i rynek na nie dość ładnie zareagował, ale to ze względu na dolara. Na razie przede wszystkim załamaliśmy impuls wzrostowy, najpierw spadając poniżej 4,35, teraz poniżej 4,28. Niektórzy twierdzą, że to są usilne, usilne tej manipulacje czy też interwencje Banku Centralnego lub jakichś innych instytucji państwowych, które mają na celu ustabilizowanie kursu polskiego złotego przed wyborami. Ja na to patrzę czysto technicznie. Już były tutaj takie sygnały, że rynek nie ma za bardzo siły, o czym mówiliśmy. A w niedzielę wspominałem o tym, że tutaj ta świeca wygląda bardziej prospadkowo, no i faktycznie na razie kierujemy się w stronę południową. I dopóki nie wejdziemy powyżej poziomu 4,36, to moje nastawienie jest dalej spadkowe w kierunku poziomu 4,16 euro do polskiego złotego. Już jesteśmy bardzo blisko celów spadkowych, czyli poziomu 4,50. Na razie, takim poziomem kluczowym dla zachowania tego ruchu spadkowego jest poziom 4,58, więc ten trend jest spadkowy. Zaraz sobie powiemy o tym, co mogłoby go odwrócić. No, a jeżeli chodzi o Franka do Polskiego, do tego też już jesteśmy prawie, prawie w tych miejscach, bo takie miejsce, które byłoby idealne, to jest 4,67. No a tutaj. Ta przestrzeń jest dość szeroka, bo ten cień jest też dość, dość wysoki. Natomiast rynek, który gdzieś tutaj reaguje, to jest moim zdaniem pokłosie tego, w jaki sposób faktycznie y, 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 wygląda sytuacja po tych danych PPI, co będzie bardzo widoczne na giełdach amerykańskich. Fundo Polskiego Złotego, tutaj jesteśmy już nawet poniżej strefy na 5,25, y, ale tutaj. Y, Zdecydowanie jesteśmy w trakcie. Ja sobie tylko wrzucę wam na czat. Jak ktoś chce, to proszę śmiało możecie dołączyć teraz na, na YouTube'a. Natomiast jeżeli chodzi o funta do polskiego, złotego, reagujemy na wsparcie 5.25. Rynek na to reaguje i tutaj sobie zerzie, z, z, zerkniemy na niższy interwał, ponieważ to jest bardzo ciekawa sytuacja. W całym tym ruchu spadkowym rynek teraz zrobił taką jedną świeczkę mocno spadkową, 11 października o 8. I to był koniec, tak? Czy jakby był od razu, od razu zatrzymanie było? Więc, jeżeli byśmy mieli wybicie powyżej poziomu 526, to z perspektywy funta do polskiego złotego byłoby to, byłoby to załamanie trendu spadkowego i otwarcie drogi na wyższe, ewentualnie wzrosty. Więc tu zdecydowanie bym zwrócił uwagę na funta do polskiego złotego, bo wygląda tak, jakbyśmy mieli faktycznie mieć załamanie tego trendu, odwrócenie i szanse na wzrosty. Ale wtedy polski złoty ogólnie musiałby się osłabiać, i to, co by stało w takim scenariuszu, czyli faktycznie osłabiania polskiego złotego, czyli to, że wybory wyborami, manipulacje manipulacjami, natomiast tu zdecydowanie dla mnie najważniejsze jest to, że ten dolar reaguje na sytuację w samej Ameryce. I wyższa inflacja dalej poniżej stopy procentowej Fedu, więc Fed nie ma na dziś obowiązku podwyższenia stóp procentowych ze względu na PPI, ale sama tendencja już jest niepokojąca, może powodować znowu napływ kapitału do dolara. Więc jeżeli tak by się działo, no to wtedy znowu polski złoty byłby pod presją. Na razie ta ściana tutaj jest dość taka ładna, widoczna, więc tak jak mówiliśmy sobie do tej pory, jesteśmy w ruchu spadkowym i jeszcze nie ma takich jasnych sygnałów do jego odwrócenia. No, ale właśnie co z tymi giełdami? Bo tutaj troszeczkę odwrócimy sytuację. Najpierw powiemy o giełdach zamiast o, sytuacji, o, o instrumentach e, takich jak ropa czy, czy złoto. Zauważcie, jak się zachował Russell oraz jak się zachował e, Nasdaq dzisiaj po danych na temat PPI. E, Nasdaq to, była jed, to był jedyny indeks amerykański Który dziś trzymał się na plusie Przez dłuższy okres czasu a Dopóki, czy właśnie ze względu na, tą, na ten odczyt inflacji Giełda na przykład Na Russellu, Russell 2000 Spadł, S&P 500 Bujał się w okolicach zera Dow Jones również na minusie A Nasdaq trzymał się wysoko I to zazwyczaj było taką wskazówką Że ta nierównowaga W końcu doprowadzi do jakiejś zmiany i na razie jeszcze nie mamy załamania trendu na niczym, ani na Dow Jonesie, ani na S&P 500, czy na Zdaku, czy też Raselu. dlatego że na Raselu musielibyśmy spać poniżej 1700. 68, czyli poniżej tego dołka, na nasdaku musielibyśmy spać poniżej 15170, na S&P 500, tutaj jak popatrzycie na wykres czterogodzinowy, to musielibyśmy zejść poniżej poziomu 4365, a na Dow Jonesie, aby tutaj nastąpiło załamanie trendu wzrostowego, musielibyśmy spać poniżej poziomu 33770 punktów. Więc na razie, pomimo tego zatrzymania, które miało dzisiaj na rynku miejsce, Dalej jesteśmy w trendzie wzrostowym. W ogóle zauważcie, jak i to jest przesłanka, którą warto brać pod uwagę, jak niski jest wolumen w ostatnim czasie. Przez cały ten ruch spadkowy, a przede wszystkim na dołkach, mieliśmy bardzo podwyższony obrót, biorąc pod uwagę wcześniejsze wahania. Teraz te trzy dni wzrostowe, ostatnie i dzisiejsza sesja, no to tutaj mamy tak naprawdę zatrzymanie. No, czekamy na jutrzejsze CPI, tak zdecydowanie, moim zdaniem. A jeżeli chodzi o Nasdaqa, no to tutaj zdecydowanie też podobna historia. Na wykresie dziennym też spadek wolumenu. Więc jeżeli mielibyśmy sugerować się wolumenem, to ja uważam, że to, co się teraz dzieje, dalej jest korektą. A mówiliśmy sobie o tym w niedzielę, że jakby zanegowanie trendu, ono po prostu jest, więc też nie ma co się kłócić z wykresem. Ale jeżeli takie załamanie następuje, wracamy powyżej 100-okresowej, 200-okresowej średniej kroczącej, i rynek później z powrotem wraca poniżej tych średnich, to to będzie znowu sygnał sprzedaży. Nie twierdzę, że tak się zdarzy, bo nie mam jakby na razie powodów, żeby tak uważać. Po tych danych inflacyjnych dzisiaj, PPI rynek zareagował spadkowo, ale nie jakoś wybitnie. A więc dalej uważam, że yy, na razie trzeba się trzymać wykresu, na wykresie godzinowym, czterogodzinowym. Ale jak tam się odwróci tendencja na spadkową, to moim zdaniem znowu rośnie bardzo silna presja na pogłębienie tych dołków, które były ostatnio zrobione na Nasdaqu, 14600 punktów. Na S&P 500 spadek poniżej 4250. Więc bądźmy na to gotowi. Jeszcze nie ma ku temu przesłanki, bo na razie to można traktować jako po prostu korektę, ale bądźmy do tego przygotowani, tak, żeby być przygotowanym na ten scenariusz, w którym rynek zaczyna się obsuwać. Natomiast Póki nie załamiemy tego trendu, to bazowy scenariusz na SP500 to jest atakowanie poziomu mniej więcej 4450, e ewentualnie troszkę wyżej. Na nasdaq jeszcze mamy też trochę przestrzeni, bo tutaj rynek może m, spróbować y podejść pod poziom y no nawet 15600, więc jest jeszcze trochę przestrzeni dla wzrostu dla indeksów amerykańskich. Bardzo ciekawie zachowuje się niemiecki DAX, dlatego że gaz ten europejski mocno wzrósł, co oczywiście uderza w przedsiębiorstwa w Niemczech. Natomiast mieliśmy zanegowanie tego scenariusza spadkowego, o tym mówiliśmy sobie w niedzielę więc i wczoraj na podsumowaniu sesji, więc się już nie będę powtarzał. I teraz cały czas jesteśmy jeszcze poniżej 15640, więc cały czas poniżej. Takiego kluczowego poziomu z perspektywy wykresu dziennego z kolei, tak? Ale na razie trwamy w ruchu wzrostowym, więc dopiero spadek poniżej 15 470 byłby zanegowaniem tego impulsu wzrostowego, a właśnie ta bariera teraz otworzyłaby drogę z powrotem w okolice szczytów, moim zdaniem, historycznych. Więc ten niemiecki DAX cały czas sobie radzi bardzo ciekawie, ale jak sobie spojrzycie na, akurat teraz nie mam przygotowanego tego wykresu, ale możecie sobie zerknąć na mniejsze spółki niemieckie, to tam już tak różowo nie jest. Dzisiaj były nawet spadki, więc no, widać, że nie cały rynek rośnie. Warto być cały czas ostrożnym, ale ruch wzrostowy jest. I teraz co z Tinoutami? Tu mamy o tyle ciekawą sytuację, że mamy wzrosty na giełdach i wzrosty na Tinotach. Pojawiały się informacje ostatnio o tym, że mieliśmy rekordowe napływy do ETF-ów TLT, czyli ETF-ów związanych z długoterminowymi obligacjami amerykańskimi powyżej 20 lat. Na 10-latki aż takiego napływu nie było, ale również zobaczcie, jaki tutaj był wzrost i jaki teraz jest wzrost wolumenu. To jest wolumen realny przez XTB podawany. Więc zdecydowanie inwestorzy znowu szukają dołków na obligacjach. Z takich najbardziej negatywnych scenariuszy, które można by było wyrysować na rynku, to jest scenariusz, w którym mielibyśmy bardzo silną wyprzedaż na rynku obligacji, wywołaną oczywiście dalszymi podwyżkami stóp procentowych. Jeżeliby Fed podwyższył stopę procentową faktycznie na posiedzeniu grudniowym, no to mielibyśmy dość duże zawirowania, moim zdaniem, na rynku, dlatego że wprawdzie rynek poniekąd trochę tego oczekuje. Ale rynek obligacji moim zdaniem nie jest na to gotowy z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli chodzi o rynek obligacji, jednym z największych posiadaczy obligacji są oczywiście, e, oczywiście banki, to z jednej strony, ale także różnego rodzaju fundusze bezpieczne. No i mówi się już o setkach miliardów dolarów niezrealizowanych strat w tych bankach, w tych funduszach, które po prostu są przechowywane, aż w końcu obligacje odbiją. E, Case Silicon Valley Bank, który upadał w zeszłym roku, to jest, czy już to w tym roku było, bo już mi się mylą, naprawdę nie wiem czemu, ale ten czas tak szybko leci, to chyba było w czerwcu tego roku. Dajcie znać, kiedy to było, bo już naprawdę mi ten czas ucieka. Natomiast kiedy Silicon Valley Bank upadał, to tam był właśnie dokładnie case taki, że im po prostu zabrakło pieniędzy na to, żeby wypłacać ludziom, ponieważ w swoich księgach, obligacje dalej mieliby wartości typu 100%, a nie po tej realnej wartości. I teraz to może dotyczyć i dotyczy większej ilości banków. Nie wiemy jakie dokładnie, tak? nie wiemy dokładnie, które banki będą miały jaki problem, ale jeżeli dojdzie do takiego w cudzysłowie sprawdzam, jeżeli chodzi o rynek czy też jakby spłynność banków, to tam się może okazać, że faktycznie brakuje tej gotówki, bo nie da się upłynnić, bo inaczej, kiedy potrzebujemy gotówkę, to sprzedajemy po cenie rynkowej obligacji, a nie po cenie emisyjnej. I w tym przypadku wkroczył FED, który stwierdził, że ktoś, kto ma obligacje Skarbu Państwa, no to przecież to są najważniejsze obligacje i FED to po prostu odkupi po cenie nominalnej z jakimś tam procentem za utrzymanie. Natomiast jeżeli tak by było na większą skalę, to pamiętajcie, że to jest kolejny etap Quantitative easing, którym FED znowu skupuje obligacje z rynku, znowu zwiększa swój bilans, nawet jeżeli krótkoterminowo, i trochę na innych zasadach. Więc znowu spowodowałoby to napływ kapitału na rynek. Więc i prawdopodobnie wydarzyłoby się w tym roku na wiosnę. Dzięki za tę podpowiedź. Prawdopodobnie wydarzyłoby się to tylko wtedy, czyli Fed by wszedł tylko wtedy. Na rynek, kiedy naprawdę byłaby tragedia. A żeby była tragedia, to musimy mieć obsługę na rynku obligacji tak mocną, że się po prostu przestraszą. Dlatego Tutaj cały czas to jeszcze wisi w powietrzu, nie mamy jeszcze odwrócenia na tych notach trendu, cały czas jesteśmy w trendzie spadkowym, dopiero wyjście powyżej poziomu 108.40 będzie załamaniem tego trendu spadkowego. Z perspektywy formacji podwójnego dna tutaj był spadek o około 1,20%, więc też ten opór, na którym jesteśmy jest takim minimalnym zasięgiem tej formacji. Jeżeli chodzi o mieć tutaj ja cały czas nie mam zdania takiego jakiegoś silnego, no na razie jesteśmy w ruchu spadkowym, nie ma za mocnego odbicia, więc też nie mamy tutaj jakiegoś super optymizmu. Srebro z kolei tutaj podbiło bardzo ładnie, jesteśmy już o krok od poziomów oporu, więc jak dla mnie zrealizowaliśmy swój zasięg pierwszego celu i spadek poniżej 21,56 będzie powrotem do trendu spadkowego. Natomiast jeżeli chodzi o złoto, bardzo ładne wzrosty, kontynuacja odbicia piątkowego czy też weekendowego, no i teraz dołek na 1852 byłby sygnalizatorem dalszych spadków na rynku złota. Jeżeli chodzi o ropę, szybko wróciliśmy do spadków. Ja, tak jak Wam mówiłem, w niedzielę. Pomimo tego, materiał został usunięty, ale myślę, że część z was słyszało, że generalnie ja się bardziej spodziewałem wzrostów na rynku gazu niż na rynku ropy. No i na rynku gazu zaraz sobie dojdziemy. Natomiast jeżeli chodzi o ropę, tutaj bardzo szybko wróciliśmy do zamykania luki, ją domknęliśmy i też nie za bardzo jest popyt na tym rynku. Zauważcie, że na wykresie godzinowym lekka podbitka i spadek, więc na chwilę obecną ropa nie wygląda jakoś rewelacyjnie dobrze. Wprawdzie znowu, jakby tutaj nastąpiła jakaś reakcja w okolicach 82-80, no to wtedy może byłaby szansa na to, żeby tutaj nastąpiło jakieś odragowanie, ale dla mnie na chwilę obecną, dopiero wzrost powyżej poziomu 86-70 byłby takim sygnałem do wzrostu. Więc ropa na razie nie jest za bardzo handlowana dla mnie. Gaz naturalny tutaj też była próba spadkowa, ale szybko zostało wyciągnięte. od Poziomu 3,22 odbicie jako wsparcia. No, i na chwilę obecną idziemy dalej na północ. Moim zdaniem, w kierunku tutaj mieliśmy taki poziom 4,29 jako kolejny opór. Bo pierwszy cel to był poziom właśnie 3,30, i teraz to jest testowane od drugiej strony. Prawa do emisji CO2 jako taka już końcówka. No, wybiliśmy linię trendu, teraz ją retestujemy. Więc jak ma rosnąć, to w tych okolicach powinien się popyt pojawić. Więc tak wygląda sytuacja na rynku zagranicznym, a zobaczmy jak wygląda WIG20 i tutaj dość płynnie wejdziemy od razu w temat naszego dzisiejszego spotkania, czyli market volume profile, strefy popytu i podaży, a także, a także właśnie pięć okazji, które tutaj gdzieś dostrzegam w tym nadchodzącym czasie. Zauważcie, że wakacje, kiedy rynek tutaj robił takiego małego klina na górze i zaczął spadać, wspominaliśmy cały czas systematycznie o takim poziomie 1880 punktów. Rynek od niego ładnie odbił, mamy wybicie linii trendu, więc jak najbardziej jest to pozytywne i możliwe do wykorzystania, bo w jednym z momentów ja Wam wysyłałem taki mail, w którym wskazywałem na to, że mamy koniec prawdopodobnie koniec spadków na wiegu 20. I tam też pisałem o tym, że w tym przypadku sygnałem do wzrostów dla wiegu 20 będzie wybicie ponad linię trendu spadkowego, a negacją scenariusza a negacją scenariusza wzrostowego będzie spadek poniżej lokalnego minimum przed wybiciem. Czyli tak naprawdę mamy sygnał do wybicia 9 października, a stop lossem jest poziom 1843 punkty. No i na razie to się. A ładnie realizuje. Pierwszy cel to jest w okolicach 2000 punktów. Dzisiaj już prawie rynek do tego dotarł, ale prawie te 2000 punktów jeszcze przed nami jest, a później 2100 punktów. No i teraz pytanie, skąd ten poziom nam się wziął? Tak? Skąd akurat 1880 punktów? No i tutaj właśnie dochodzimy do tego market volume profile, który, od, od którego zaczniemy dzisiejszą tą część merytoryczną. Market Volume Profile to jest narzędzie, które pozwala na to, aby na danym okresie czasu, tak, czyli tutaj jak sobie wejdziecie w narzędzia po lewej stronie, macie coś takiego jak profil wolumenu stały zakres, e, bierzecie sobie od dołka do szczytu i system Wam wyznacza, jak na tym okresie czasu, w którym miejscu skumulowało się niejako najwięcej zleceń, czy największy obrót był, na rynku. Ja to trochę upraszam, ale bardziej chodzi o to, że to są miejsca z perspektywy wolumenu istotne, ponieważ dochodziło tam do ważnych czy dużej ilości transakcji i jakby z perspektywy skumulowania wolumenu na różnych poziomach cenowych, to ta strefa, ta czerwona kreska jest tym punktem krytycznym. Należy to traktować troszeczkę w taki sposób, że to jest taki punkt krytyczny, ale nie jedyny. Mamy też te po kreski po lewej stronie, gdzie widać. Gdzie widać takie niebieskie oraz żółte, te histogramy, taki histogram, tak bym powiedział. I teraz z perspektywy naszej, jako inwestora, nas najbardziej interesują miejsca, które po pierwsze są niewyszarzone, tylko na pełny kolor, ale przede wszystkim, gdzie te słupki są największe. Największy słupek oczywiście jest w rejonie 1890 punktów, a więc on jest zaznaczony też jako ten punkt kluczowy. Natomiast mamy drugą strefę w okolicach 1750. I nie wiem, czy słuchając podsumowań sesji, zwróciliście uwagę na to, że mówiłem o tym, że jeżeli faktycznie nie uda się zatrzymać i nie będzie tego sygnału wzrostowego na poziomie 1880, to kolejny poziom ciekawy, to jest w okolicach 1770. No i właśnie to wynika między innymi z tego, że mamy tutaj tą strefę także mm, wolumenową. I teraz. Y Mamy też trzeci element bazujący właśnie na, tych, na tym histogramie, kiedy rynek przebija jakąś strefę, którą, która jest zaznaczona, tak jak tutaj mamy taki, taki koniec na poziomie 1662 punkty, to spadek poniżej takiej strefy oznacza trochę wejście w czarną dziurę, to znaczy, że tam nie ma wolumenu, w związku z tym rynek może się poruszać bardzo jednostajnie w jedną stronę, tak, jednostajnie po prostu w dół lub w górę, w zależności od wybicia. Więc mamy trzy informacje z takiego histogramu, który właśnie jest związany jest z tym stałym zakresem wolumenowym, czy tam wolumen o stałym zakresie, jak to się nazywa? Po polsku nigdy nie pamiętam, profil wolumenu stały zakres. I właśnie ten e, pierwsza rzecz to jest ten punkt krytyczny, najważniejszy. A druga rzecz to są inne punkty krytyczne, tak, czyli też wysokie, ale nie na tyle, żeby być tym najważniejszym. A trzeci to jest tam, gdzie się urywa wolumen, tam, gdzie go po prostu brakuje. I to, to są takie trzy informacje, które otrzymujemy, otrzymujemy z tego Market Volume Profile, a ja wam teraz pokażę, w jaki sposób można sobie do tego podchodzić, wyznaczając strefę i odpowiadając m.in. na pytanie, a jak sobie wezmę zakres do dziś, to to będzie OK? Czy musi być do lokalnego szczytu? Pamiętajcie, że my robimy pewną prognozę, tak więc jeżeli e, ja na przykład wyznaczam, dokąd może korekta dojść, to ona ma przetestować ważny poziom z perspektywy trendu, który trwał. I teraz ja wziąłem cały zakres do szczytu. Natomiast jeżeli byśmy ten zakres zwiększyli, tak i wzięli do dziś, to jakby pod uwagę weźmiemy też ruchy spadkowe. Tak, czyli weźmiemy też ten ruch spadkowy. A, a jakby nie o to nam chodziło, szukając tej korekty. Jeżeli byśmy wzięli cały zakres, to po prostu wyznaczamy punkt krytyczny na bazie całego tego wolumenu, który miał miejsce w całym tym okresie. I on może mieć znaczenie dla nas dzisiaj, ale to Wam zaraz pokażę, co ma większe znaczenie dla nas jako inwestorów dzisiaj. Więc jeżeli wyznaczamy jakiś poziom docelowy dla korekty lub impulsu, to bierzemy, ja biorę zawsze zakres. Od szczytu do dołka impulsu, który mnie interesuje. W tym zakresie można by było jeszcze wziąć mniejszy ruch, czyli nie cały trend, tylko ten od dołka do szczytu. I tutaj takim punktem kluczowym był poziom 2046. I ten poziom też miał. A, a druga rzecz, która się tutaj skumulowała, no to właśnie ten poziom 1890 to był taki ostatni poziom, na którym się ten wolumen jeszcze kumulował. Nie? E, później już nastąpiła taka czarna dziura, e, która akurat została tutaj wybroniona. Natomiast. Zauważcie, jak się rynek zachował na tym punkcie krytycznym. Mieliśmy dojście do tego punktu, przebicie poniżej i retest od drugiej strony. Ten punkt działa podobnie jak, jak wsparcie i opory czyli ma też tą zasadę zmiany biegunów. Jeżeli przebijemy dany poziom i będziemy go retestować od drugiej strony, to jest to sygnał czy też informacja do dalszych spadków. A ten, ten prostokąt on nie był potrzebny, akurat tylko mierzyło, mierzyłem, że tak powiem, zakres, ale tutaj tak overbalance jest, bo do tego dojdziemy na samym końcu, że market volume profile to jest tylko jeden z narzędzi, które wykorzystujemy. tak. Natomiast do tego dodać należy jeszcze inne elementy, do których sobie dojdziemy. A dziś dla nas, jako inwestorów, którzy na przykład są w pozycji długiej, no bo jeżeli ktoś. Słuchał moich nagrań, no to stwierdził, że tutaj była okazja. Też mamy ciekawą informację. I ona się też kumuluje z tym, co mówiłem do tej pory. Zauważcie, że 1940 punktów to jest ten punkt krytyczny. I ten punkt krytyczny to jest jakby jakby stanowił opór, który został pokonany, tak, czyli znowu to, co powiedziałem wcześniej, ta zasada zmiany biegunów się tutaj pojawia i w tym przypadku powinniśmy oczekiwać dojścia do kolejnego skumulowania wolumenu, a ten, to kolejne skumulowanie wolumenu jest na poziomie około 2012 punktów, więc dla mnie jak najbardziej logiczne byłoby spróba zaatakowania wyjścia powyżej 2000 punktów, dotarcie do 2012, 2020, i dopiero jakaś reakcja cenowa. Więc jeżeli na przykład jesteśmy w trendzie, który odwraca wcześniejszy impuls, to także możemy zmierzyć sobie cały ten poprzedni ruch. I później ruch wzrostowy. Tak, ten, te słupki niebiesko-żółte w tym przypadku akurat tak mamy o, o, oznaczone. Możecie sobie te kolory oczywiście dowolnie zmieniać. To macie wolumeny wzrostowe i wolumeny spadkowe, tak? E, czyli jesteście w stanie y, y, tutaj określać, czy jakby widzicie, który wolumen dominował w danym okresie. No, one często są sobie równoznaczne, ale nie zawsze, tak? Bo w tym przypadku na przykład zauważcie, że ten sprzedażowy wolumen tutaj dominował, co też pokazuje, że pokonanie tej bariery będzie dodatkowo impulsem wzrostowym. A to jest funkcja, ten, w jakby market volume profile, to jest jakby funkcja dostępna w bibliotece TradingView, więc ona na TradingView jest również dostępna. Natomiast to, co jest tylko w składerze, to są strefy popytu, o których Wam powiem za chwilkę, bo one Wam mogą ułatwić jeszcze bardziej życie. Natomiast warto znać to narzędzie, ponieważ ono pozwala nam lepiej, um, lepiej określać miejsca takie docelowe i, i dzięki temu jesteście w stanie bardziej dokładnie i precyzyjnie szukać miejsc. I tutaj z perspektywy jeszcze wracając do samego wykorzystania Market Volume Profile, bo jeszcze będziemy sobie brali różne przykłady, ale z przypadku WIG20 my zawsze analizujemy różne narzędzia analizy technicznej, ewentualnie jakieś nasze wyceny fundamentalne i staramy się znaleźć taki punkt, który jest krytyczny, ponieważ łączy się tam różne różne techniki się łączą w tym jednym miejscu. I ten punkt 1870 punktów, 1880 punktów, on łączy w sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, market volume profile. Po drugie, te zielone kreski, które tutaj obserwujecie, to są e, no może ja nawet to zrobię takim prostokątem, to jest overbalance. A, czyli też tutaj na tym poziomie dokładnie następowała równość odcinków, co jest akurat y, dość ładnie wykorzystywane na WIG-20, bo to jest bardzo techniczny instrument, tak naprawdę. Więc też kumuluje się to w bardzo fajnym miejscu, a, takie wsparcie. Dodatkowo, jak sobie weźmiecie Fibonacciego no bo to też, jeżeli mówimy już o geometrii 100%, no to też e, mówimy o, e, harmonii, y, o o Fibonacci to mamy też poziom 61.8, który dostał idealnie dotknięty. Ja wprawdzie nie zakładałem, że tam dojdziemy aż, natomiast ładnie to rynek precyzyjnie, precyzyjnie przetestował. Więc te wszystkie trzy rzeczy gdzieś tam kumulowały się w jedną strefę. I warto zawsze ten Market Volume Profile traktować jako takie wsparcie wolumenowe niecenowe, tylko wolumenowe. Wolumen to jest troszeczkę inna informacja niż cena, jest niezależna od ceny. Wolumen może być wysoki, może być niski, w zależności od tego, co się oczywiście na rynku dzieje, a ma znaczenie, ponieważ im wyższy wolumen, to tym jakby większy obrót się dzieje, tym więcej inwestorów jest zaangażowanych. To ma też znaczenie. I oczywiście ten, te, to narzędzie działa tylko na tych instrumentach, na których macie rzeczywisty wolumen. W Skłaberze, na akcjach, na indeksach polskich, na, na, indeks, na, na akcjach amerykańskich ten wolumen jest, na kryptowalutach również. Natomiast w przypadku takich instrumentów e, innych, jak nie wiem waluty, surowce, towary, no to tego wolumenu my akurat nie mamy, a więc możecie go ewentualnie poszukać u innych dostawców. Na liście znajdziecie go później po lewej stronie. Tutaj macie coś takiego jak te pozycje długie, inne takie. No i tutaj też profil wolumenu, stały zakres. We wskaźnikach znajdziecie na przykład jeszcze coś takiego. Profil wolumenu. Hmm, nie ten, ten. O! Zakres jakby widoczny, tak? Czyli możecie sobie jeszcze zrobić coś takiego. Hmm, że włączycie ten drugi wskaźnik, i teraz on przeliczy wolumen z całego widocznego zakresu i znajdzie ten punkt najważniejszy dla całego tego yy, okresu, który widzicie. Yy, tak? I to jest wskaźnik, czyli to nie jest narzędzie do rysowania, tak jak wcześniej Wam pokazywałem, tylko to jest wskaźnik. I ten wskaźnik, on będzie po prostu zawsze reagował na to, jaki, ogr... jaki aktualnie wykres jest widoczny, tak? Czyli tylko rysuje na tych świeczkach, które widzicie. I też widać, że niezależnie od tego, jaki ten wykres wezmę, czy to będzie większy, czy będzie mniejszy, to cały czas ten poziom 1930 punktów dominuje. O, dopiero teraz się zmienił. Czyli tutaj ta konsolidacja zmieniła trochę znaczenie, tak? Ale widać, że ten punkt okolice 1940 punktów jest taki istotny dla WIG20. Wartość tego wskaźnika, ja bym powiedział, że jest, no trzeba świadomie używać tego wskaźnika, żeby do, dokładnie wiedzieć, jak to wykorzystać. Ale generalnie jest, pod, jakby zasada jest ta sama, tyle tylko. Że on bierze pod uwagę zakres wszystkich widocznych świec na wykresie. Możecie go znaleźć we wskaźnikach i wpiszecie sobie tutaj Volume i macie coś takiego jak um, Volume Profile Visible Range, tak? czyli zakres widoczny, dla tego zakresu rysuje ten Market Volume Profile. A więc tak to wygląda, to myślę, że jest w miarę zrozumiałe. A teraz przejdziemy sobie do kolejnych instrumentów, żeby też nie, za, nie zakorzenić się na całym WIG 20. Pamiętajcie, że jakby rynek zaczął się obsuwać poniżej 1843 punkty, to na dziś byłoby to zanegowanie trendu wzrostowego. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, znaczy się nie kupować jeszcze t tinoaty no, na chwilę obecną jeszcze nie odwróciły tendencji, więc ja byłbym ostrożny z kupowaniem tinoatów. E i tutaj mamy połączenie dwóch rzeczy na Playway. Na Playway macie zarówno ładnie widoczne strefy Squabera, jak i właśnie Market Volume Profile dla zakresu ostatniego ruchu wzrostowego. I na dziś rynek po raz kolejny testuje kluczowy poziom, czyli poziom 396 zł. I to jest z perspektywy jakby tego wolumenu takie miejsce, w którym rynek się buja w jedną, w drugą stronę. Natomiast tutaj przy okazji Wam wytłumaczę, czym są strefy popytu i podaży squabera, bo market volume profile to jest narzędzie, które musicie sami wyznaczyć i sami interpretować. Natomiast my, zanim się to narzędzie pojawiło na rynku, znając te różne metody analizy wolumenu, analizy ceny i analizy profilu wolumenowego, stworzyliśmy już dobrych 8 lat temu narzędzie, które na wszystkich instrumentach, na których mamy wolumen, Szuka stref kluczowych z perspektywy wolumenu, czyli analizujemy właśnie profil wolumenowy, analizujemy, jakie transakcje są zawierane na poszczególnych poziomach i szukamy takich miejsc, w których jest krytyczne skumulowanie się właśnie wolumenu. I zaznaczamy je w postaci szarych stref, tych, które tutaj widzicie u góry. Te szare strefy one się aktywują w momencie, w którym rynek dochodzi do takiego poziomu, na przykład wyobraźcie sobie tę sytuację tutaj na dołkach. Rynek dochodzi do takiego poziomu, może go przebić, natomiast ważne jest to, żeby zszedł poniżej połowy szerokości strefy, czyli w tym przypadku poniżej poziomu 375 zł, a następnie zamknął się, żeby cena zamknęła się powyżej tej strefy. To wtedy jest informacja o tym, że strefa została zauważona przez rynek, zauważona przez inwestorów i tym samym otrzymali taki impuls do wzrostów. I my wtedy wysyłamy alert, który wskazuje na to, że spółka po prostu zareagowała na strefę popytu. Jak ktoś obserwuje daną spółkę, to wtedy taki alert dostaje. To jest na pewno wygodne z perspektywy, że nie trzeba śledzić cały czas notowań, tylko właśnie można też czekać na. No, za, y, można czekać na, na po prostu taki alert To jest na pewno wygodne dla osób, które mają jakąś pulę spółek, która ich interesuje Na przykład 20-30 najbardziej płynnych spółek y, I wtedy y, można wykorzystywać to do tego, żeby po prostu szukać okazji do wejścia Dzisiaj sobie pokażemy w jaki sposób to zrobić Na Playway to był jeden z powodów, dla których też wysyłaliśmy alert Ciekawa spółka, y, wprawdzie on jest dalej utrzymywany, ale... Y, Zdecydowanie jest to kwestia tego, aby dobrze interpretować zachowanie ceny. Chcę Wam pokazać, jak wygląda taki alert, żebyście też wiedzieli, jak, jak to wygląda. Tak, więc tutaj otrzymujecie informację o tym, że spółka zareagowała na, na strefę. On wygląda w ten sposób, że kurs to akurat. Przepraszam, coś mi stanęło. Tutaj akurat kurs GBLI zareagował na strefę popytu na poziomach od 34,04 do 35,18 i potencjalnym punktem zwrotnym w krótkim terminie, bo strefy działają w krótkim terminie. Tutaj widzicie, że podpowiadacie, że ten Visible Range Volume Profile oraz na Trading View jest, ale tylko dla wersjach płatnych. No to u nas macie to bezpłatnie. Bo możecie korzystać z wykresów w skłaberze w sposób bezpłatny, tylko wasze analizy się wtedy nie zapisują, więc też widzicie, to wychodzimy wam naprzeciw, dając więcej niż TradingView. Wracając do, do samych stref, tutaj się ładnie rynek buja między jednymi a drugimi strefami, no i właśnie jesteśmy wokół tej kluczowej strefy z Market Volume Profile. No i tutaj powiedziałbym, że w związku z tym, że jesteśmy w takim miejscu krytycznym, tak, czyli w jednej i w drugiej stronie, tak naprawdę mamy wsparcie, opory, jest konsolidacja, to na playway trudno powiedzieć o tym, żeby była jakaś super okazja. Tak. Bardziej to pokazuje jako taka ciekawostka, że te strefy się często pokrywają, właśnie wy wynikające z profilu wolumenowego wyznaczonego jako narzędzie, a tym, jakie są nasze, yy, nasze strefy. Bardzo ładnie, natomiast y, można też traktować strefy skłaberowe jako y, takie y, ostrzegawcze alerty, bo na przykład dzisiaj wyszedł alert, że kurs zareagował na strefę podaży na Alior Banku. A zobaczcie, jak tutaj się rynek ładnie zachował. A jak ktoś kojarzy strategię Multi Moving Averages, jak ktoś słucha też webinaru, bo ja mówiłem o Aliorze. No, to mieliście taką fajną informację, że tutaj rynek się nam szukuje do wzrostów. Natomiast kluczowe jest też to, że rynek tutaj zareagował na tą strefę, ale nie spadł. I tutaj, no, jest to, jest to informacja powiedziałbym wskazująca na to, że powinniśmy być ostrożni w ciągu sesji. Ale zawsze warto poczekać na to, jak się rynek gdzieś tam zamknie z taką jakąś ostateczną decyzją. Bo dzisiaj rynek ostatecznie zamknął się głęboko w strefie. Jakby rynek zaczęli jutro spadać znowu poniżej strefy, to już bym to traktował jako sygnał prospadkowy i faktycznie może z tego uciekał. Ja często traktuję też świece, tutaj minima świec jako takie kluczowe wsparcia i 58-47 byłoby zanegowaniem tego impulsu wzrostowego i moim zdaniem powrotu w okolice poziomu 52,73. Możemy tutaj wrócić do naszych analiz, też ładnie linia trendu wybita, a tutaj właśnie chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że jak ktoś nie kojarzy tych Strategii, o których powiedziałem, to tutaj to jest akurat w materiałach premium, ale w strategiach inwestycyjnych macie tutaj strategię Multimovic Averages, to jest ta bazująca na średnich, kroczących oraz też macie takie materiały, jak zarabiać na dynamicznym rynku giełdowym, gdzie mówię o tym, w jaki sposób na przykład właśnie poruszać się przy takich mocnych ruchach w górę czy w dół. Więc zachęcam do tej edukacji, żebyście sobie śledzili, bo szkoda, żeby te materiały sobie leżały tak o po prostu. Więc e, takie strefy potrafią być ostrzegawcze. Zwracać Wam uwagę e, y, tutaj, y, 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 czy warto coś już robić z tą spółką, czy jeszcze nie, tak? Czyli nasze strefy też, też pomagają w taki sposób. Ja natomiast najbardziej lubię wykorzystywać strefy wtedy, e, kiedy, y, y, kiedy po prostu robią nam korektę do takiego poziomu. I o takich spółkach sobie powiemy, e, powiemy za chwilkę. E, Tutaj jest na przykład spółka amerykańska, która yy, znowu, nastre... yy, znowu, możecie alertować wiele spółek amerykańskich, tak? No bo wiadomo tam na giełdzie amerykańskiej jest tych spółek bardzo dużo. No jedną ze strategii, która wam pomaga wyszukiwać jakieś okazje, to jest strategia trendowa grupy Żółwi. Ale nie o tym dzisiaj, więc tylko wam zaznaczam. Jakby ktoś chciał poznać, to w tym poznaj Skłabera w instrukcji. A znajdziecie materiały też na ten temat, więc tam możecie sobie wejść i posłuchać ym, taki krótki materiał wideo na ten temat, w jaki sposób wykorzystywać zarówno te strefy, więc tak, podsumowanie, ale też właśnie strategię trendową. Ale druga rzecz, jeżeli wybierzecie sobie na przykład 50-100 spółek takich najbardziej gdzieś tam wam bliskich z giełdy amerykańskiej i je zaalertujecie, to będziecie mogli otrzymywać właśnie alerty także ze stref popytu po, i podaży. No i zobaczcie, jak wygląda na przykład dzisiejsza spółka, ten Cardinal Health. A, która zamknęła nam lukę spadkową tutaj z sierpnia. Przy bardzo dużym wolumenie te spadki nastąpiły. I tutaj zauważcie, że poprzednie wzrosty, tak na dołkach te wolumeny były, ale te ostatnie dni wzrostowe już są takie męczone przy małym, małym obrocie. I jeszcze rynek reaguje na strefę podaży. W naszej takiej strategii, którą wykorzystujemy w Skłaberze, bo myśmy opisali też strategię tych stref popytu i podaży, taką krótkoterminową, która zakłada, że jeżeli rynek reaguje na jakąś strefę, to, pierwszy, to, to stop to stoplo znajduje się poniżej dolnego ograniczenia strefy popytu, bo akurat tam tylko kupujemy Natomiast take profit jest na pierwszym oporze. Jeżeli chcielibyście to odwrócić, to tutaj należałoby szukać okazji do sprzedaży, bo na spółkach amerykańskich nie ma problemu ze sprzedażą. 1% stop loss powyżej górnego ograniczenia strefy, a pierwszy cel na dołkach. Więc tu jakby też można rozgrywać to w taki sposób właśnie krótkoterminowy. A te nasze strefy, co tydzień podsumowujemy taki portfel, który jest no, bardzo opatologiczny, tak? Czyli mamy kilkadziesiąt spółek wybranych i każdy sygnał z, tej, z tych stref popytu po prostu wykorzystujemy. Nieważne, że są jakieś inne techniki pod to podpinane, czy nie? Zawsze sygnał jest w taki sam sposób wykorzystywany. No i systematycznie bijemy ten rynek, nasz polski. Oczywiście mając na uwadze, że polski rynek Stoi w szerokiej konsoli od wielu lat. No ale tutaj, jakby chodzi o to, że w sposób bardzo mechaniczny. A pokazujemy cały czas, że te strefy po prostu dają zarabiać. No jak jest taki trudniejszy rynek, gdzie nie ma tych ruchów za dużych, no to niestety stoimy, jest flauta, ale to znowu zacznie iść na północ. Zawsze możecie sobie poczytać troszkę więcej na ten temat tutaj, jakby kogoś to interesowało. Natomiast to, my traktujemy ten portfel jako taka, taki pokaz nazwijmy to łopatologiczny, natomiast cały sens inwestowania jest taki, że do narzędzi, które Wam dostarczają jakieś informacji dołączacie jeszcze swoje myślenie. O spółce, o tym co się w niej dzieje. I takie właśnie, y, moim zdaniem, myślenie można było wykorzystać przy PKN Orlenie. Ta spółka też była przeze mnie omawiana. Tutaj niestety wymazałem swoje wcześniejsze rysunki, bo to wczoraj na podsumowaniu sesji były one widoczne jeszcze. Ja tam zakładałem, że rynek z tego miejsca odbije, zretestuje i pójdzie dalej na północ. Tutaj to odbicie było tak silne, że nawet nie zdążyło zretestować. Natomiast no faktycznie rynek ładnie zareagował na PKN Orlenie i właśnie taka strefa popytu Skłabera potrafi czasem zmotywować do tego, żeby jakąś transakcję zawrzeć, bo zmniejsza nam się stop loss. W tym przypadku stop loss jest 1% pod strefą. I nawet uważając, że kurczę, no, ten PKN Orlen, wybory, nie wybory, jakieś inne problemy, to mając taki alert, mając taką zewnętrzny taki impuls jakby zupełnie obiektywny, tak? On w żaden sposób nie dostarcza wam opinii na temat spółki. O on wam tylko mówi o tym, że spółka zareagowała na miejsce, w którym wcześniej było zawieranych dużo transakcji, które wolumenowo ma znaczenie. Więc w związku z tym zainteresuj się tym. No i tutaj, jakby taka okazja się pojawiła, zgodnie ze strategią, tutaj take profit byłby na poziomie 60, więc on zostałby wypełniony. No pytanie, czy, czy ktoś z tego skorzystał? Wiem, że ktoś pod materiałem dzisiejszym mi mówił, że, że tak było. E, tutaj padło pytanie, żebym pokazał na złocie. My w skłaberze nie mamy wolumenu na złocie, więc tego mam. Ja ani stref, ani market volume profile nie pokażę na złocie, no bo nie mam jak. E, tutaj mówicie o tym, że jest w bezpłatnym pakiecie, więc OK, to w takim razie na TradingView też to znajdziecie i dobrze, bo to a, pomaga po prostu inwestować, więc korzystajcie jak najbardziej z tych narzędzi. Ja wam tutaj przekazuje wiedzę, no my w Skłaberze mamy, mamy, ten dodatek jeszcze do tego, że, znaczy dodatek, jakby myśmy byli trochę pierwsi w sumie, <gry> e, tylko my zawsze w Skłaberze podchodzimy trochę tak, że staramy się w, z, za was wykonać pewną pracę, więc e, na, narzędzia, które my dostarczamy są narzędziami z, z założenia takimi, które tą pracę analityczną wykonują za was, e, i w związku z tym, jakby tutaj z tej perspektywy, yy, staramy się właśnie te strefy popytu traktować jako coś, co już jest obrobioną informacją. A, no więc możecie w ten sposób z tego mm, korzystać. Natomiast przejdźmy sobie do spółek, które uważam, że są interesujące, bo już też w sumie jest 46 po, ja się, co jak zawsze rozgaduję. A mam nadzieję, że strefy zostały wam rozjaśnione, zarówno narzędzie yy, yy, jeżeli chodzi o y, narzędzie Market Volume Profile, czy właśnie strefy popytu i podaży, no zostało wyjaśnione. E, a teraz sobie zerknijmy na to, co tutaj ciekawego jest na Lockheed Marty. Na nadgazie nie działa, dlatego że nie ma wolumenu, wiesz, musi być wolumen, bo tutaj się na YouTubie ktoś zapytał, Gregory, dlaczego Market Profile nie działa na nadgazie. No musi być e, wolumen. I teraz zobaczcie, jak wygląda sytuacja na Lockheedzie. Na lockheadzie rynek załamał nam trend spadkowy, który według metody szczyty i dna, to są te poziomy, które tutaj zostały wyszczególnione. Zostało to ładnie zanegowane po rozpoczęciu wojny między Izraelem a Hama no, strefą gazy, tak można by było w sumie powiedzieć, bo atakują całą strefę. Natomiast tutaj rynek zaatakował właśnie poprzednie dołki, i na nie na razie zareagował. Tam jest strefa podaży Squabera. Więc jeżeli y, znajdziemy się w idealnym świecie, to na Lockheedzie czy Lokhidzie. Powinniśmy zejść w okolice 50% całej tej fali wzrostowej, czyli przetestować okolice poziomu 418-412. I moim zdaniem to będzie bardzo ciekawa okazja na Lockheedzie. Ja ogólnie mam tezę taką, że spółki zbrojeniowe będą miały przed sobą lata dobrych zysków, dlatego że kontrakty, dostawy będą podpisywane przez wiele państw na dłuższe okresy. Sama Polska przecież ma podpisywanych umów na wiele, wiele lat do przodu, więc te zyski tam będą leciały. W związku z tym nie uważam, żeby tutaj była było jakieś duże ryzyko e, związane z, z, z tą spółką, a właśnie aspekt związany dodatkowo jeszcze z takimi aktami zbrojeniowymi, e, no po prostu napędzają te notowania. E, natomiast jakby była jakaś korekta, jakby rynki giełdowe zaczęły ogólnie spadać, no to wtedy być może na takim lockheadzie też byłyby spadki. Ja na przykład nagrywałem materiał pod koniec wakacji na temat tego, jaka branża mogłaby być, e, jaka branża mogłaby być taką branżą, nazwijmy to bezpieczną przystanią. W sumie dość ciekawe połączenie branża zbrojeniowa i bezpieczna przystania, ale generalnie z bezpieczną przystanią, jeżeli chodzi o kapitał na ten okres takiego zawirowania, no to właśnie spółki zbrojeniowe. Niektóre owszem, tutaj mówicie o dolarze, może mieć ryzyko, oczywiście, te ryzyko to w każda spółka amerykańska ponosi ale z perspektywy jakby aktualnej sytuacji yy, na zamówienia po prostu, zam no, po prostu będą, tak? I uważam, że ten okres, w którym jesteśmy teraz dalej im sprzyja. Spółka jest po korekcie z 500 do 400 dolarów, więc te 25, 20% spotaniała, yy, więc też yy, no, niestety odbicie jest solidne, ale jakby była ta korekta do poziomu około 414 dolarów, to moim zdaniem byłaby to spółka warta grzechu, yy, więc zwracam Wam uwagę. XTB to jest spółka, o której wspomniałem Wam, no dobrych, kilka miesięcy temu, że ja tam się spodziewam spadków, e, ponieważ spada nam zmienność, ale ta zmienność zaczęła nam się fajnie e, pojawiać. I też na wolumenie widać tutaj na wykresie, e, ja trochę poukrywam na razie analizy. E, na XTB widać, że się zaczyna pojawiać jakiś wolumen. Mamy taką pierwszą świeczkę 4 października, która za, pokazała nam, tak. E, Pokazała nam jakąś reakcję, i teraz m, ciekawe jest moim zdaniem to, że rynek zareagował na tą strefę, na taką małą strefę podaży, więc widocznie tutaj dość dużo e, pojawia się e, możliwości. I teraz, kiedy rynek wyjdzie powyżej 31,50, tak, czyli powyżej tego krótkoterminowego poziomu oporu. A to tutaj no tak naprawdę jesteśmy na czytałem wiadomości, bo nie do końca zrozumiałem o co chodzi i po co szczura reklamujesz. Nie wiem o co chodzi wam, ale jak to jest jakiś e, zarzut do mnie, to prosiłbym raczej pisać prywatnie, a nie w jakimś czasie, bo ja później się rozpraszam a nie lubię zostawiać takich rzeczy niezaadresowanych. Nie Generalnie spółka XTB teraz jest w takim miejscu oporowym na 31,50, przy dość dużej aktywności inwestorów, bo wolumen się pojawił większy. Ja już chyba w zeszłym tygodniu wspominałem o tym, że na razie jeszcze brakuje takiego, jakiej, jakiejś przesłanki do wzrostów, ale ona się zaczyna coraz bardziej pojawiać. Mieliśmy... Zejście poniżej tych 30 zł drugi raz, ale już wybronione. Już nie było tej siły do tego, żeby rynek wybił w górę. Więc to jest jak najbardziej pozytywne. No i teraz, kiedy rynek by wyszedł powyżej tych 31,50 zł, powyżej strefy podaży, na którą rynek zareagował, to moim zdaniem to byłby pierwszy sygnał do tego, że spróbujemy wzrostów. I tutaj, wyjście w okolice 37 zł, to jest taki mój pierwszy cel dla XTB. To jest też o tyle istotne, że jesteśmy w rejonie bardzo ważnego wsparcia, który dla mnie był kluczowy. I tutaj dlaczego mówicie o tym, że fundamenty są dobre, a spółka spada. Jakby z perspektywy inwestora, nieważne jest to, co było, tak, z perspektywy ostatnich tam miesięcy czy lat. Natomiast z. Tego, co będzie. No, a ja już mówiłem o tym wam wakacje, przed wakacjami, tam w czerwcu, że prawdopodobnie ten okres nadchodzący będzie o mniejszej zmienności. Spółka XCB zarabia najwięcej wtedy, kiedy inwestorzy po prostu mają na czym handlować gdzie dzieje się dużo na rynkach finansowych. Wakacje były spokojne, no, a teraz, na chwilę obecną, zwiększa się nam ta zmienność. Są duże ruchy na gazie, duże ruchy na ropie. Zaczęło się pojawiać lepiej, więc prawdopodobnie niekoniecznie wyniki za trzeci kwartał, nie, tylko wyniki za czwarty kwartał będą lepsze, bo już jesteśmy w październiku. Więc ja zakładam, że tutaj wyniki za trzeci kwartał, które zostaną prawdopodobnie w tym przyszłym tygodniu wstępnie opublikowane, bo XTB zazwyczaj publikuje w trzecim tygodniu miesiąca w trzecim tygodniu miesiąca publikuje wstępne wyniki. No, a później będziemy mieli. 8 listopada już finalne wyniki za trzeci yy, kwartał. Ja zakładam, że wyniki za trzeci kwartał będą takie sobie. Prawdopodobnie wysokie koszty, jednocześnie nieduże, czy jakby przychody nie będą rewelacyjne. Takie jest moje założenie. I być może to jeszcze będzie takie miejsce, przy którym będzie ostatnia miejsce do tego, żeby podłączyć się pod ruch, który docelowo nas zaniesie w okolice poziomu 38 zł na fali zwiększonej zmienności, która się teraz na jesień Pojawiła. A więc też warto zwrócić uwagę na XTB, które właśnie w tych strefach popytu i budaży też się odnajduje. Komarch. Komarch przez długi czas stał w miejscu bez żadnego już tak naprawdę wolumenu. Zauważcie, że też mamy strefę popytową uaktywnioną, czyli tutaj rynek zareagował na strefę popytu i teraz ma przed sobą ważny opór na 155 złotych. Ostatnio się pojawiały komunikaty, chociażby w pulsie biznesu, że tam więcej przetargów, że więcej kontraktów, że to wszystko się dzieje pozytywnie. No i coś jest takiego uspokajającego na akcjach. Ja wcześniej wam pokazywałem przez chwilę Aseco Poland, tam przez skup akcji, te wszystkie tematy, też ten kurs się zachowywał dziwnie, ale zauważcie, że ostatnio ten Aseco Poland się zachowuje już dość dobrze. I na komarchu też to widać, że te, te notowania już tak bardziej w górę idą. Jeszcze ten moment, w którym właśnie pan prezes, założyciel, nie pamiętam nazwiska, zawsze mi wylatuje, ale wylądował w szpitalu, to, to był taki moment przegrzania, Tak mieliśmy ten spadek i od tamtej pory rynek sobie, o pan Filipiak, rynek rośnie. No i teraz mamy przed sobą ważny opór, strefa podaży Skłabera. jak ją wybijemy... To moim zdaniem rozpocznie się w końcu fala wzrostowa na komarchu, która może potrwać. Eee, zobaczmy sobie, jak tutaj, właśnie z Market Volume Profile to wynika. Jak sobie zmienimy cały ruch spadkowy, to poziom 208. On się idealnie pokrywa ze strefą Squabera i 50% całej fali spadkowej. Więc jeżeli ktoś tutaj myśli o takiej spółce, która dałaby wzrosty mniej więcej 20%, a nawet więcej, 40% to y, komar taką perspektywę ma przed sobą, więc y, warto zwrócić na, na tę spółkę uwagę. Y, z mojej perspektywy wygląda ciekawie. Adobe, nie? Y, y, I z takich bardzo ryzykownych rzeczy, to dla tych, którzy lubią. Większe ryzyko. Mam spółkę z NewConnectu, o której długo długo nie mówiliśmy, bo też nic się nie działo, a działo się wręcz źle. Myśmy, ja mówiłem o geotransie w tym ruchu spadkowym, a tam teza się w sumie wypełniła trochę, niestety zabrakło do celów, na które liczyłem docelowo, czyli poziom około 16 zł. Natomiast tam teza była bardzo prosta. Spółka była bardzo tania względem gotówki, którą posiadała na koncie. No i dziś jest podobnie, spółka ma ponad 20 milionów zł gotówki. W portfolio, że w sensie w, 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 swoim, w swojej kasie, w jakichś tam obligacjach, nieobligacjach. Ja zaraz powiem o ryzykach, żebyście się czasem nie, nie napalali na tą spółkę jakoś super wybitnie, bo tam jest dużo, dużo rzeczy, których nie, nie, które nie są fajne. Ale spółka ma kapitalizację 35 milionów złotych, a 20 milionów gotówki. Więc pod tym względem. Jest ciekawie, a druga rzecz ostatnio zaczęły się w końcu pojawiać kontrakty, e, i to jest rzecz, która powinna wywołać w najbliższym czasie e, zakupy zarządu. E, zarząd zazwyczaj gdzieś zaczyna kupować, kiedy się pojawia jakiś obrót, właśnie po takich informacjach, kiedy spodziewa się, że będzie lepiej. Więc teraz, jeżeli ktoś by chciał się zaangażować w Geotrans. To warto poczekać na pierwsze informacje o tym, że prezes, czy ktoś z zarządu, czy właściciel kupują te akcje. Niestety w tej fali spadkowej sprzedawali, ale tuż przed tymi wzrostami kupowali. E, więc e, warto na to patrzeć i warto na to poczekać. Ale zaczyna się rynek zachowywać trochę ciekawie, bo pojawiły się właśnie kontrakty. Tam kolejne 2 miliony złotych podpisali kontrakt. E, więc tutaj. E, Tutaj, tutaj generalnie zaczynają się pojawiać lepsze tematy. Takim miejscem interesującym, do tego, żeby zaczęło się dziać coś więcej, to będzie wyjście powyżej 7 zł, bo wtedy pojawi się nam konkretne ryzyko, które będzie można potraktować jako stop loss, czyli poziom około 6,30 zł. Tak, i Geotrans ma za sobą dwie rzeczy bardzo złe. Pierwsza rzecz, oni byli bardzo wysoko, bo mieli ambitne plany. Oni z tych planów trochę zrezygnowali, niby tam mają nową strategię, ale chcą wejść gdzieś na GPW z jakimiś solarami, niesolarami. solarami. Cały czas nie umieją zrobić większej skali tego biznesu. Więc to jest ich duży problem. Ale wygenerowali cash plus dodatkowo mają, działają w branży, która może jest trudna, no bo to jest jednak branża utylizacji odpadów, ale Branża, która będzie się rozwijała. No jedynym naszym zagrożeniem, które widzimy, to jest takie, że gminy nie będą miały za bardzo pieniędzy na to, żeby to robić, ale tu nie ma tej opcji one muszą te pieniądze mieć. Tak? E, I jakby spółka zaczęła bardzo mocno tracić wtedy, kiedy właśnie poinformowała o zmianie strategii, że nie będzie wchodziła na GPW. E, no to później doprowadziło nas do w okolicach 6 zł, później zaczęły się pozytywne informacje, że kontrakty, nie kontrakty. No i później, kiedy rynek wzrósł z powrotem do tych 14 zł, to był mój pierwszy cel. Drugi cel to było 16, tam niestety nie dotarła, zaczęły się pojawiać złe informacje, czyli sprzedaż akcji przez zarząd. Plus, brakowało nowych kontraktów dla spółki, która ma kontrakty zazwyczaj do roku czasu, rok czasu, cały czas muszą się pojawiać nowe. I w ostatnich dwóch miesiącach pojawiały się komunikaty, właśnie mówiące o tym, że po pierwsze są otwierane przetargi, a nie są to jeszcze podpisywane umowy, ale mamy otwarcie jednej oferty, tam wcześniej była druga oferta. No i zaczynają się pojawiać też informacje o podpisywanych umowach. 2,5 miliona złotych przy tej kapitalizacji, przy tych działaniach to jest dużo, więc jak najbardziej myślę, że to jest znowu spółka, która gdzieś pomału zacznie się rodzić, ale to jest, jest pamiętajcie, ryzykowne. Dlatego, że ta spółka ma zarząd, który nie jest, nie jest, może, jakby powiedzieć to, traktowany jako wsparcie dla inwestorów, żeby jakoś to ładnie powiedzieć. A czy tutaj coś? O, jeszcze jest spółka, którą przeanalizował dla was Bartek Szyma. Jakiś czas temu myśmy rysowali tam scenariusz, i teraz wydaje się, że jest druga okazja na tej spółce. Troszkę dzisiaj rynek ucieka. Jak przygotowywałem się, to było to troszeczkę lepiej. Myśmy rysowali wtedy taki scenariusz, że jakby rynek podbił w górę, później zaczął iść na północ, no to pierwsze cele to by były w okresach 120. Natomiast rynek zrobił najpierw ruch spadkowy, ale to było jeszcze ładniejsze, bo na dużych wolumenach zaczęło to iść w górę. No i dzisiaj ten Digital Reality Trust reaguje na strefę popytu. A która wydaje, się, <coughs> która wydaje się, że skieruje nas z powrotem w stronę powyżej 132 dolarów, bo reagujemy także na stuokresową średnią kroczącą. A więc no to jest coś, co też dodatkowo spotęguje tą strefę popytu, ponieważ strefa popytu daje jeden sygnał, strategia multi-moving averages daje drugi sygnał, więc jakby tych rzeczy jest po prostu więcej. I w ten sposób e, mamy konkretny stop loss, bo poniżej strefy 114 dolarów. Pierwszy cel to jest poprzedni szczyt, 130 dolarów, a później w okolicach 140. Pamiętajcie, to jest trust, więc tutaj też nie mówimy o niebotycznych stopach zwrotu. E, natomiast mimo wszystko, mimo wszystko to wygląda bardzo dobrze. No i to jest te pięć spółeczek, które dla Was przygotowałem. Jeżeli ktoś przegapił, to może sobie trochę przewinąć na YouTubie. Nagranie będzie dla użytkowników premium dostępne po tym naszym spotkaniu. A natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, które się w ostatnim czasie zmieniły, to tutaj chciałbym Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, czyli analizy walorów, które zostały troszeczkę ustrukturyzowane, bo do tej pory skupialiśmy się na wysyłaniu Wam okazji w postaci sygnałów, ale coraz większy problem mieliśmy z tym, żeby to robić w sposób efektywny, ze względu na chociażby płynność na GPW, ale stwierdziliśmy, że możemy robić to w troszkę inny sposób, tworzyć Wam takie techniczne scenariusze inwestycyjne. Które na przykład jak tutaj macie na PKOSA, gdzie wskazujemy konkretny scenariusz, tak? że słuchajcie, to nie jest moment już dziś do kupna. Jeżeli chodzi o PKOSA, tak? to nie jest moment, w którym już dzisiaj masz kupić, ale jeżeli rynek wyjdzie powyżej linii trendu, to to będzie sygnał do tego, żeby wchodzić w rynek. Więc upfrontem dostajecie informację o tym, co należy zrobić. Więc uważam, że to jest jeszcze lepszy krok niż wysyłanie sygnałów, ponieważ po pierwsze macie czas się przygotować, a po drugie przemyśleć, czy to jest coś godnego, czy też niegodnego. Nie I tutaj myślę, że z tej perspektywy taki ruch był bardzo korzystny dla Was. Będę też wdzięczny za informację, czy to jest dobra rzecz, czy też nie. Nie, natomiast y, y, zachęcam do tego, żeby z tego korzystać I tutaj w ramach właśnie tych analiz, które macie na naszej stronie Możecie sobie filtrować, jakie chcecie e, Też analizy fundamentalne Tutaj mówicie o Dawidzie Nie, No tak, trudno zastąpić akurat Dawida Dlatego, że on miał tą taką smykałkę do fundamentów Że bardzo szybko był w stanie je, m, m, przemycać Ale wracamy pomału coraz bardziej do tego pomysłu Tylko potrzebowałem czasu, żeby to zorganizować Natomiast też takich analiz jak na przykład Dino Polska Bo z Ameryki za chwilę będziecie mieli kolejną analizę Microsoftu od Bartka Szymy, natomiast w Polsce, no ja staram się z Piotkiem Bigajem tutaj analizować, no, coraz więcej tego czasu przeznaczam na te tematy i ostatnio pojawiła się bardzo rozbudowana analiza Dino Polska, fundamentalna od A do Z z różnymi tematami i także z wyceną, więc tam też możecie znaleźć na samym końcu to, jaka jest nasza wycena, nasza opinia na temat tej spółki, czego my się spodziewamy, tak, więc też też rozwijamy się w tę stronę, żeby było tych kwestii, nie, no po prostu dla Was więcej. I teraz e, przechodząc do zaproszenia dla osób, które chciałyby dołączyć do squabera premium, do końca niedzieli, czyli do, do 15 października, otrzymuje nasz taki specjalny dodatkowo notes squabera. Taki unikalny, którego, który dawaliśmy na squaber Invest Day, więc. Notez, my jesteśmy trochę tradycjonalistami, lubimy notować notować samemu rzeczy, które gdzieś tam się dzieją. No i dla Was też przygotowaliśmy właśnie taki ładny notes, który otrzymacie w bonusie. Dla osób, które pierwszy raz dołączają do skłabera premium, zawsze też dajemy dodatkowe 30 dni gratis. Natomiast ten taki mały prezent od nas dodatkowo otrzymacie jeszcze w prezencie. Myślę, że do notowania na bieżąco będzie przyjemny. E Dzięki wielkie. Tak, notes jest dobry. My lubimy notesy. Notes i, tak, i długopis, tak, notes i długopis skłaberowy. Chociaż mam nadzieję, że mamy długopis. Jak nie, to będziemy musieli skominować, bo już rzekłem. E Natomiast generalnie ja zachęcam Was gorąco do tego, żeby się dołączyli. Ja jeszcze przypomnę o tej e ofercie w ciągu kolejnych kilku dni jakimś mailem, żebyście nie zapomnieli. Natomiast z mojej perspektywy dziękuję Wam serdecznie za uwagę, słyszymy się na kolejnym spotkaniu tego typu, pewnie w, w ciągu kolejnego miesiąca. Dzięki wielkie za uwagę, było mi niezmiernie miło, przedłużyłem jak zwykle, trzymajcie się zdrowo, cześć.